Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wchodzimy do drzwi. Ha, wchodzimy do drzwi. Wchodzimy przez drzwi. Polska taka trudna. Języka. Widać, że to nie jest nawet 30 FPS-ów. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić bęben i krzyczeć: Detlaff, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Zamieni się w mgłę, przeleci, otworzy. Myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. To jest konik bujany. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Co to za zabawki? Co za kukiełki? Rozejrzyjmy się. Patrzmy na... O! Drewniany mieczek. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Jak setki innych tutaj znajdujących się. 4 lalki. Masa lalek. Co się tutaj znajduje? Nakaz ex nisi. W związku z nią uiszczenia opłat najmu lokalu wykorzystywanym pod magazynem, decyzją administracji Bokler nakazuje się najemcy Alaricowi de Sam opuszczenie lokalu w ciągu 7 dni. A długo się Choć kurde nie wychodź, Geralt. Bębenek, cukierki, flet. Instrumenty typowe. On jest, to jest, rozumiem, że typowy sklep. Niedawno naprawiał tę zabawkę. Te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Ładny drobiazg. Te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Masakra. Ale tak się zastanawiam, co się znajduje u góry. Chodźmy na poddasze. A więc tu ubił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Czy to była Bruksa? Jest czarodziejka? Narzędzia były niedawno używane. Detlaff w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Zobacz, kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlaffa, ale nie jego charakter pisma. Dostaję, to jest właśnie to. Napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Bokler to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Fuck. Nie. Skoro są wspomnienia, chodzi na to, że to nie mógł napisać Detlaff, więc poszukajmy innych śladów. To wszystko ciągle za mało. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. A zatem do dzieła. Podejrzany list. Detlaffie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Rhenawedd. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaff nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaff ma jakichś wrogów? Detlaff miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlaffem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Rhenawedd? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaff mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy. A ludzie, których ktoś porywa, którzy znikają, nie zwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaff wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaff nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaff jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada, a stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać. Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. A powinna być dla niego pestką. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Rhenawedd najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Rhenawedd od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Nie trudno, do wszystkiego. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. No, Latrice. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Nie bądź kutasiarz. Też taki jesteś. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Ja bym się zastanawiał, czy to nie ona. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy co mamy. Ktoś szantażuje Detlaffa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlaffa za niewinnego. Ale nie mam powodu, żeby tego nie twierdzić. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Rhenawedd, dalsze szantażowanie Detlaffa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlaffem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Biorąc pod uwagę, że minęło już kilka tygodni. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Oj. Kolejny poziom. Bardzo dobrze. Kolejny poziom to kolejne rozwinięcia. Dobra, zobaczymy się już przy zamku. Dobra. No to jesteśmy już u księżnych. Chodzimy w chudkach. Już czeka na nas szantopesz. Jebany. Przybył Geralt z Rivii, mistrz wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcy Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampierza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Co jest tego ci brakuje? Który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest zwykły potwór. To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierż! Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora, a ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie. A nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno, albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Nie wiem. Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampirę. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna. Ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już. Wino to w Touissant rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po est albo plamy po Erveluce i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Pływało? Mhm. Tak. Sansretour. Raczej zachodni brzeg Sansretour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello, wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Opowiedz mi więcej o tym winie. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benua jest nieomylne. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. No zobaczcie ciebie. Jedno wielkie pogorzeństwo. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. I umrze, cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy incognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? No pewnie. Jestem gotowy. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Masakra. To się z każdą chwilą robi coraz ciekawsze. Nie wiem jak wam, ale ja no, jestem kurwa w szoku. Super. I'm loving it. Ten wampir, miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał tak, ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Ta kurwa leży na tym koniu, jakby to nie wiem, przystać się miała do niego. Pantery zaatakowały powóz! Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! Na pomoc! Ratunku! I co pasuje? Odejdźmy! Łopanie! Ruszajmy dalej. Gdyby nie wy, byłoby to nas. Mieli wiele szczęścia, że byliśmy na miejscu. Uratowaliście nam życie. What the fuck? To jest jakiś wampir rządzący się pantrami? Powiedz mi więcej o tej dzielnicy. Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Touissant. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Może jest wampirem? Jak myślisz? Skąd plamka Sangreal na tej kartce? To ktoś z winnicy szantażuje wampira? Może to ktoś ze służby. Może nawet sam rządca. A może wino po prostu zostało skradzione? Dowiemy się na miejscu. To już niedaleko. Ale trzeba przyznać, że naprawdę zajebiście zrobili budynki. Jak się wpierdolił w ścianę! No, też bym coś opierdolił. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy na kontrolę? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka pytań. W tych stronach wypada się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Touissant na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. O, oczywiście, wasza miłość. Aha, albo dobrze. Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie Sangreal. Służę. Jak mogę pomóc? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do Sangreal? Można by rzec, że tylko ja. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o tym, jak powstaje wino. Długa jest droga, którą winogrona przebywają, zanim staną się Sangreal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Macerację ustawiam osobiście i nikogo nie dopuszczam do kadzi z winem. Oh. Później asystują mi także w czasie przelewania, ale beczki, w których dojrzewa Sangreal, pieczętuję osobiście. Każdą jedną sztukę. Następnie wino musi swoje odleżeć w piwniczce, nabrać duszy. Dopiero wtedy staje się Sangreal. A tak się składa, że klucz do piwniczki mam tylko ja. Podejrzewamy, że wino mogło zostać skradzione. Nie mieliście ostatnio żadnego włamania? Włamania? Nic mi o tym nie wiadomo. A kilka dni temu przeprowadziłem kontrolę stanu i wszystko zgadza się z ewidencją. Beczki leżą bezpieczne w piwniczce. Ręczę za to. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do Sangreal, a to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowane jest Sangreal. W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Poczekamy tu sobie. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Mam swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. Ale to jest ciekawe, bo no właśnie teraz albo zostali okradzieni i ten gościu łże, ale po co miałby ubrać przed królową? Że spierdolił robotę? Że, no chyba nie sądzę, żeby go wywaliła za to, że spierdolił robotę. Od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Okej. Nie zgaś. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg z nadosadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. No na pewno nie będzie tutaj jakoś blisko. O! Erveluce, rocznik. Erveluce. Lubię je. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Okej, to mamy STS, listy z nazwiskami. A to też fajne informacje tutaj są. Dobra, podejrzany list. Aha, to jest to, co czytaliśmy. Dobra. I... Okej, czyli to nie jest to. Więc może... No myślałem, że to tylko Sangreal. Est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. A co tu? Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. A co to jest pomino? No nie wiem. Ale możecie sobie poczytać, jeśli chcecie. Tu składują pomino. Czy o czymś? Czy czegoś nie zauważyłem? Czy ja powinienem jeszcze przejść tutaj? What? Ale... Aha, no to jeszcze teoretycznie mógłbym przejść. Przez to, że nic nie widzę. No. I teraz wszystko jasne. Dobra. Księżna sobie skaka. 1270. Sangreal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. A co na drugą stronę? coś jest. I tu coś jest. Zakładam, że to tamten ostatni będzie. Ha! Wiedziałem. Sangreal. Te beczki są z 1268 roku. Jesteśmy blisko, ale ty gopia pizda. Skocz. Dobrze. Bym się nie spierdolił, gdybyś mi to kurwa nie przeszkadzało. I ostatnie. Najjaśniejsze. I to jest tak. To czy ostatnie? Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Pełna. 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 Ja wierzę. Pełna. A jest pełna. Pełna. Ty łajza. Ta jest pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest Sangreal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej, a potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. Jeszcze raz. Kot to będzie chyba mój ulubiony eliksir. Gotowy. Przesuń się. O. Królowa. Ty chlorze. I jak? Lekko dymne, mocno wytrawne. To na pewno Sangreal. A to? Kurde, też bym się napił, nie bądź żyła. Odszpuntuj beczki. Ej, ale to jest fajne słowo. Odszpunt. Szpuntowanie. O, obrzydliwe i kwaśne. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. Chyba. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazło się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten... No. Dobra, o tym dowiemy się już.